Siemanko wszystkim na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postrzelamy sobie luźno, czyli luźne strzelanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się też spodoba. I cóż, przejdźmy sobie do luźnego strzelania. Tak więc trochę będzie ze slow-mo, jakiś tam ujęć. Praktycznie wszystko będzie ze slow-mo, bo ustawię kamerkę, może gdzieś tam właśnie gdzieś ustawimy sobie, no i tą kamerę, którą teraz nagrywam, więc będziecie widzieć i normalnie, i w slow-mo, i zobaczymy, jak to wyjdzie końcowo. I cóż, mam nadzieję, że ten odcinek oglądacie, że już go wrzuciłem, bo nie wiem, jak to wyjdzie. No więc dobrze, moi drodzy, lecimy z luźnym strzelaniem. Więc najpierw wjeżdża intro i widzimy się już tam. Moi drodzy, kamerka włączona i lecimy z pierwszą C4 Smile, a potem Nitrox. No i sobie deszczyk pada chwilami. Aha, i mamy jeszcze tutaj PP1. Więc najpierw może C4. Teraz Nitrox. PP1. No i C4. Teraz polecimy sobie troszeczkę mocniejsze. Od Jorge, Tomaszek, emiterek, PP3, no i Krachman. Lecimy. Teraz Tomaszkowa. Ups. Tak było ostatnio, jak robiłem, też w ogóle nie wystrzeliła. Teraz strach tam podejść. No dobra, lecimy z PP3 teraz. No i krachmenik. Lecimy sobie. Następne są takie, czyli Hammer H2L, Bulldog Angry, Dumbum 2G. No jak jest Dumbum 2G, to Dumbum 2G Plus. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz
Bulldog Angry. Robi robotę. Ustawię was tak. Robi robotę. Mam nadzieję, że slow-mo to dobrze uchwyciło. No i co? Dumbą 2G, a potem 2G+. Dobrze, kochani, wybrałem jakieś kolejne Bombers, następnie Screaming Demon, no i następnie Big Bang 2G. To zrobiło robotę. Teraz Screaming. No i Big Bang. No i teraz wybrałem takie najmocniejsze, według mnie, które sobie rozdzieliłem. To zacznijmy może od tej. Bulldog Mega, później myślę, że zalicza się C4. Muszę sobie posegregować. Doom Boom Middle i stara dobra C4, nie C4, FP3, moi drodzy, FP3. C4. Zgadujcie, jaką petardę włożę. Doom Boom Middle czy starą FP3? Już zgadliście? Lecimy! Moi drodzy, i to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze zostały mi tutaj takie trzy małe kąski Nitrox 2G i PP1 i sobie je odpalimy. You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. In the light of day. When we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. In the light of day.
A więc moi drodzy, takie oto właśnie krótkie strzelanko i zdecydujcie sami, czy wam się spodobało, czy nie. Czy chcielibyście jeszcze może z czymś mocniejszym? Jak z czymś mocniejszym, to coś się wykombinuje. Mówię o legalnej pirotechnice, którą można dostać, bo nielegalnej ja nie mam i nie zamierzam mieć problemów. Jak znacie jednego gościa, który miał problemy. CBŚ wjechało i w ogóle nie będę mówił, na pewno znacie ten temat. Więc nie będę się zagłębiać. Ale jeśli o moim filmie mowa, to jeśli wam się spodobał taki odcinek, to wiecie co robić, moi drodzy widzowie. Ja już nie będę mówił, że dajcie łapkę, dajcie nie łapkę, bo może dla niektórych to może być żebranie o łapkę, dla niektórych nie, dlatego nie będę już mówił. Mam już 4 lata dobę kanał i wiecie doskonale co robić, a ja jak głupek nieraz wam powtarzałem. No, ale przez to, żeby wszyscy wiedzieli, bo niektórzy nowi wchodzili na kanał, a zresztą może niepotrzebnie mówię. Więc to by było na tyle. No, takie luźne strzelanie. Mam nadzieję, że kamerka slow-mo, bo dostała sporo błota i mam nadzieję, że będzie coś tam widać w tym slow-mo. Jakbym nie wrzucił slow-mo, nie będziecie widzieć w tym filmie. To znaczy, że była tak brudna kamerka, albo miejscami tylko wrzuciłem, a resztę na przykład petard nie wrzuciłem, bo było na przykład zamazane. No wiecie o co chodzi, nie? Strzelałem, nie patrzyłem na kamerkę slow-mo i była tak upaćkana masakra. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Więc to by było na tyle z mojego gadulstwa. Widzimy się w kolejnych odcinkach, moje mordeczki. Aha, i jeszcze jedna rzecz szybciutka. Pod rakietami od Funke. Sporo wyświetleń. Wow, jak ja to zobaczyłem. Jesteście wielcy. Widzę, że bardzo wam się spodobały te rakiety, tak jak mi zresztą. I no cieszę się niezmiernie, że ten odcinek nabił 1000 wyświetleń, jeśli chodzi o mój kanał. Wiem, że to jest mało co do innych kanałów, ponieważ niektóre kanały mają 20 parę tysięcy i tak dalej, mógłbym się rozgadywać bardziej, ale już nie będę, ponieważ nie chcę już przedłużać tego, więc, ale nagadałem. No dobra, na razie widzimy się w kolejnych odcinkach, moje mordeczki. Cześć!